Czytając zadanie będziemy od razu na rysunku nanosić dane. Miejscowości A i B położone na przeciwległych brzegach jeziora są połączone dwiema drogami. Drogą polną prowadzącą przez punkt P i drogą leśną prowadzącą przez punkt L. Długość drogi polnej A, P, B wynosi 10 km. Więc narysujmy, że długość drogi... Polnej, czyli przechodzącej przez punkt P, to jest tutaj, widzisz, 10 km, a długość drogi leśnej ALB ALB, to jest 6 km. Matylda i Karol wyruszyli na rowerach z miejscowości A do miejscowości B o godzinie 10. Czyli tutaj byli, widzimy, o godzinie 10. Matylda jechała drogą leśną, a Karol drogą polną. Czyli tutaj Matylda, a tędy pojechał Karol. Średnia prędkość jazdy Matyldy wynosiła 15 km na godzinę, a średnia prędkość Karola była równa 20 km na godzinę. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie. Do miejscowości B Karol przyjechał wcześniej niż Matylda. W zadaniu będziemy korzystać ze wzoru na drogę S równa się V razy T, ale w zasadzie na czas, ponieważ ten wzór trzeba przekształcić, dzieląc przez V. Tutaj V nam się redukuje, więc zostaje nam sam czas, i drogę trzeba podzielić przez prędkość. Na początku obliczmy czas, jaki Karol potrzebował, aby przemieścić się z punktu A do punktu B. Mamy jego drogę, jak widzimy, tutaj to jest S 10 km oraz prędkość 20 km na godzinę. Obliczymy łatwo czas. Napiszemy T, K, czyli czas Karola równa się. Napiszmy jeszcze raz wzór S przez V równa się. Droga Karola to jest 10 km, podzielić przez jego prędkość 20 km na godzinę. Tutaj zera się skrócą. Otrzymujemy 1 druga. Kilometry też się uproszczą. Zostaje nam samo H, czyli 1 druga godziny. 1 druga godziny, czyli 30 minut. Tyle Karol potrzebował na przebycie tej drogi. Teraz obliczymy czas Matyldy. Z tego samego wzoru. Droga Matyldy, widzimy, to jest 6 km. Prędkość Matyldy 15 km na godzinę. Tutaj ułamki skrócą się na 3. 6 na 3 to 2. 15 na 3 to 5. Kilometry też się skrócą i mamy 2 piąte godziny. Aby otrzymać Wartość wyrażoną w minutach, warto licznik i mianownik tak pomnożyć, żeby w mianowniku były 60 części. Więc 5 pomnożymy sobie przez 12, bo 5 razy 12 to 60 i 2 też razy 12. 2 razy 12 24. Otrzymujemy ułamek 24/60 godziny. Ale skoro to są 60 części, więc możemy od razu napisać 24 minuty. Widzimy, że Karol dotarł do punktu B później, a Matylda wcześniej. Do miejscowości B Karol przyjechał wcześniej, nie, ponieważ razem wystartowali o godzinie 10, a on poruszał się przez 30 minut. Zaznaczamy fałsz. Drugie zdanie. Matylda przyjechała do miejscowości B o godzinie 10.24. Start Matylda i Karol razem mieli o godzinie 10.00. No i wiadomo, po dodaniu 24 minut otrzymujemy 10.24. Jest to zdanie prawdziwe.